Ożcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Księga Jeremiasza, 4 rozdział, 3 werset. Uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana. Księga Ozeasza, 10 rozdział, 12 werset. Drogi czytelniku, może słyszałeś już kiedyś dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. W domu rodzinnym, na szkółce niedzielnej, na spotkaniach młodzieżowych albo jeszcze gdzieś indziej. Może był w twoim życiu taki moment, w którym chwilowo czułeś się poruszony tym wspaniałym poselstwem i pragnąłeś podjąć decyzję o pójściu za Panem Jezusem. Jednak wszystko potoczyło się inaczej. Mimo to Jego obietnica jest dla ciebie wciąż aktualna. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jana 6 rozdział 37 werset. A może to, że teraz czytasz tę kartkę z kalendarza, jest wynikiem usilnej modlitwy kogoś bliskiego? Dlaczego ziarno Ewangelii nie zakiełkowało wówczas w tobie? Może w twoim życiu działo się tak wiele, że myśl o Chrystusie odeszła na dalszy plan. Pan Jezus sam kiedyś opisał taką sytuację w podobieństwie o siewcy. Inne ziarno padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. Łukasza 8 rozdział 7 werset. A następnie wyjaśnia. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Ewangelia Łukasza 8 rozdział 14 werset. Teraz Pan Jezus znowu zwraca się do ciebie. Cały czas na ciebie czekał. Przygotuj więc nowy zagon pod uprawę i pozwól, by wykiełkowało na nim dobre ziarno. Oznacza to definitywne zakończenie dotychczasowego życia bez Jezusa i przyjęcie Bożej łaski. Wyznaj Mu szczerze swoją winę i uwierz w Jego odkupieńcze dzieło na krzyżu. Wtedy będziesz mógł podziękować Mu za Jego ratunek i okazaną cierpliwość oraz w pełnym zaufaniu powierzyć Mu swoje życie. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. List Jakuba, 1 rozdział, 21 werset.